Hej, cześć, tutaj Noemi i dzisiaj będę robić coś bardzo ważnego, bardzo potrzebnego, a mianowicie makijaż do góry nogami. Zobaczymy, czy to w ogóle jest możliwe, jak mi to wyjdzie i czy czasem nie umrę przez przelanie się krwi do mojego mózgu. Także jeżeli chcesz zobaczyć, jak ten eksperyment się zakończy, to zapraszam Cię do oglądnięcia całego odcinka. Jeszcze przed tym idę zmyć mój makijaż i widzimy się za chwilę. Wisza, jest dobrze? Nie jest dobrze. Mam swoją kozacką opaskę i zaczynam się już robić po prostu cała czerwona. Więc muszę zacznę od nałożenia podkładu, żeby moja twarz was za bardzo nie straszyła. Trochę mi ciężko, bo będę musiała trzymać lusterko w jednej ręce. O Jezus. Już sobie nie mogę... Au! Moje oko! Patrz! Nie wiedziałam, że tak szybko skończę ten odcinek. Dobra, ale my się nie poddajemy. Nałożę sobie to jakoś na brodę. O! O! Teraz sobie teraz smaruję. Brawo, Justyna. Jakbyś to była taka mądra wcześniej. Zrobię to mega szybko, bo po prostu boję się, że mi się coś stanie. Nie żartuję. Ble. Szczęście uratowałam moje oko. Mam nadzieję, że nie będę mieć jutro zapalenia spojówki. Także podkład był z Inglota. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie pod filmem. A teraz sobie biorę mój puder z Mineral Magic i tak sobie w sumie będę na ślepo całkowicie ten puder dawała. A nie, chwilę przyszedł. Mam lusterko. O Jezu, co za idiota. Mam lusterko. Sypie mi się do oczu ten puder, ale chcę to naprawdę zrobić jak najszybciej, bo nie chcę, żeby mi się coś stało. O ile jest to w ogóle możliwe, czy to jest ściema. O. Musiałam rozbić puder. Dobra. Ważna rzecz. A mianowicie z Lovely. Kreska do brwi, ale mam dziwaczny głos, jak jestem taka na dole. Boże. Jedna brew. Moja skóra wisi w dół. W ogóle nie chcę współpracować z tym. Come on, no. Ej, moje oczy są całkowicie czerwone z ciśnienia. Obrzydliwe uczucie po prostu. Ja muszę sobie zrobić przerwę. Jak napisałam w tytule, to ma być taki makijaż nude. Więc wezmę mojego... To jest do róż tak naprawdę, do policzków z Inglota. Ale ja go użyję do... A, już nie łapię ostrości, nieważne. To jest róż, ale ja go użyję na powieki. O Jezu. Moja powieka jest całkowicie jakaś opadnięta w drugą stronę. Ale najbardziej co mnie dekoncentruje, to, że bardzo ciężko mi się oddycha, mówi i po prostu to ciśnienie wręcz zatyka mi uszy. Kreski eyelinerem. O, łamuję oko. Kreski eyelinerem sobie już daruję. Co ja robię? Co ja robię? Kreski eyelinerem sobie już daruję, bo kurde... No, chyba bym sobie wydobyła oko, powiedzmy sobie szczerze, że... bez przesady, okej, bez przesady. Wychodzą mi jakieś żyły na powiekach, jak mi wybuchną oczy, to będziecie świadkiem obrzydliwej śmierci. Przepraszam, że ja tak sapię. Ej, ale co myślisz? Spokojnie, to oczy spokojne. Oć! Tuż Smith Sporty. Powiem szczerze, że ja tak średnio miałam sobie jak w ogóle tą kamerę tutaj ustawić, więc sorry za słabą jakość. Jestem taka bezradna, jestem niewolnikiem własnego ciała i umysłu. Teraz ta trochę gorsza część, czyli te rzęsy na dole. Come on. Daję radę. Nawet. Trochę mnie pewnie źle widzisz. Tada. Że to ma być makijaż nude, to musi być pomadka nude. Także do gry wchodzi NYX French Made. To jest numer... Dobra, nie chcę mi się szukać, bo zaraz zostanę w lewu. I chyba to będzie najcięższa rzecz, czyli nałożenie pomadki. O Jezus. Cool, nice. Myślałam, że będzie gorzej. Nie. No nie, poddaję się. Chyba tego lepiej nie zrobię do góry nogami. Sorry, że mam taki dziwny głos do góry nogami. Inaczej się nie da. Już nie chcę. Nie no, wygląda znośnie. Wydaje mi się, że na tym zakończę. Na co mogę zrobić tutaj sobie...
trochę do kamerki poprawia te brwi, bo te żony jakieś takie trochę nie tego jest. Tak prezentuje się makijaż do góry nogami. Zaraz pokażę, jak się prezentuje też do góry nogami, czyli w odpowiednim kierunku. Dziwnie wyglądam jak ziemniaczek. Cała twarz spływa tak na dół. Dobra, to ja się obracam i widzimy się za chwilę normalnie na ziemi. Dobra. Jestem już na ziemi i teraz małe podsumowanie. Tylko mam cień z jednej strony. Pozwól, że zostanę w tym jakby w tej pozycji. Jeżeli chodzi o umiejscowienie, symetryczność, to makijaż jest symetryczny w miarę i te brwi prosto wyszły, ale to dlatego, że już mi ładnie równo odrosły. Jeżeli chodzi o cienia, to oczywiście są tragicznie rozblendowane, rzęsy posklejane, odbijane gdzieś tam pod spodem. Usta w miarę symetryczne wyszły. Gdzieś nierównomiernie rozprowadzony podkład i puder na pewno jest. Trochę tam dziury w brwiach widać nawet. A nawet wyszło ok, nie jest źle, powiem. Nie jest źle. Myślę, że eksperyment się jak najbardziej udał. Podsumowanie jest takie, że cały czas mi piecze twarz. Pewnie jak zmyję ten makijaż, będzie cała czerwona od tego, że miałam głowę. Cały czas na dół, bo mam cerę naczynkową. Szczepia mnie twarz, trochę mnie boli głowa. Myślę, że będę przez chwilę jeszcze dochodzić do siebie. Także samo poczucie jak najbardziej w dół, nie polecam tego, jeżeli chodzi o to. Dobrze, że mi się nic nie stało. Mam nadzieję oczywiście. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podoba Ci się ten filmik i tego typu filmy, to napisz mi w komentarzu i zostaw łapkę pod tym filmem. Zapraszam Cię do innych filmów, które pojawią się tutaj, do subskrybowania mojego kanału i wpadania na inne social media, Facebook, Snapchat, Instagram, i widzimy się w kolejnym filmiku, który pojawi się już jutro. Pamiętaj, na pewno nie możesz go przegapić. Także do zobaczenia jutro i trzymaj się, na razie.